I po raz kolejny, druga 30, kolejna noc spędzona na terenie stoczni. No powiem wam, czym dłużej i czym więcej czasu tu spędzam, zaczynam nabierać coraz większego takiego przekonania, że nie tylko w Rize mamy takich świrów i takich frików jak ja oraz inne osoby, ale w każde miejsce, gdzie w Polsce nie pojadę, spotykam takich samych ludzi zarażonych tą samą pasją, którzy po prostu drążą temat. Drążą temat nie dla pieniędzy, drążą temat nie dla jakichś korzyści materialnych, tylko w zasadzie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć dlaczego. Po prostu co nas popycha do przodu, co nas napędza, co nas nakręca, żeby właśnie odkrywać te tajemnice. Ostatnie spotkanie, które tu właśnie miałem, to było właśnie poświęcone niby orłowi, niby łodzi podwodnej, którą można było na tle Szlezwika Holsteina widać na zdjęciach niemieckich z 1939 roku. Stąd może właśnie te opowieści, że to właśnie tu podpłynął ORP Orzeł, zabrał te dziwne jakieś skrzynia, odpłynął i los po nim zaginął. Jednak sam fakt o tym, że na temat orła wiemy praktycznie wszystko, że podczas kampanii wrześniowej do 15 znajdował się na otwartym morzu, później był internowany, później słynna ucieczka i zaginięcie. I nie wiadomo, co się z nim stało. I teraz znowuż kolejna taka teoria, że ta łódź podwodna pada dosyć często właśnie, że ORP Orzeł to do Gdańska zawinął, że on później był u wybrzeży. Oj, szkoda, że tego nie widać. Ojej, co tu płynie? No. Być może, że to foka jest, słuchajcie, tu w kanale, bo się właśnie pokazały tutaj foki. W nocy sobie tutaj buszują, wpływają. Nie wiem dlaczego, jakby nie mogły sobie pływać po otwartym morzu. Jednak wracając właśnie do tematu orła. Kolejna osoba dzisiaj właśnie, która oprowadza mnie tutaj po stoczni, chodziliśmy właśnie dzisiaj po podziemiach, opowiada o swoim dziadku, który mówił wyraźnie o łodzi podwodnej, która tu właśnie w tym miejscu, to przebudowane troszeczkę było, to wyglądało inaczej, już od 24 sierpnia była przesumowana do tego pirsu. No i właśnie on twierdzi, że to był orzeł. Fakty historyczne są zupełnie inne i właśnie moją rolą jest to, że nie opierać się na faktach, tylko przekazywać wam wszystkie te historie, takie właśnie szalone, niedorzeczne, no jakieś ziarko prawdy na pewno w tym się znajduje. No słuchajcie, kolejna noc, kolejne wrażenia, kolejne doświadczenia, no i oczywiście kolejne legendy, związane właśnie tu z syrenami, związane, słuchajcie, z życiem portowym, związane ze stanem wojennym, no i przede wszystkim II wojna światowa. Praktycznie z naszej świadomości zostały wyparte zbrodnie niemieckie popełnione na narodzie polskim na terenie Gdańska w 1939. Przecież odbyła się regularna czystka, mordowano dziesiątkami, setkami obywateli polskich. Później przez cały okres wojny pracowali tu na terenie stoczni więźniowie obozu Sztutów i nie tylko. Przywożono tu nawet więźniów z Grozdrozen w ostatnim okresie wojny i masa miejsc, które po prostu jest tutaj wytarta ze świadomości, z pamięci. Masa miejsc, które jest po prostu porzucona. Masa miejsc zagłady Polaków, nie tylko Polaków, ale obywateli wszystkich podbitych narodów, których Niemcy tutaj zgromadzili. Potem po prostu masowo mordowali. I te zwłoki tych ofiar gdzieś były tu porzucone po terenie całej stoczni. No dzisiaj słuchałem właśnie opowieść o w latach 70., 60., kiedy otwierano kolejne podziemia, kiedy wykorzystywano na potrzeby stoczni rozbudowującej się kolejne poniemieckie akweny, znajdowano masę właśnie zbiorowych mogił. I co się z tym działo? No po prostu nic. Wyrzucano to gdzieś, ładowano w worki albo ładowano na ciężarówki i wywożono po prostu i pozbywano się ciał, no, w sposób taki, no nie wiem, niechrześcijański, ja bym to powiedział. Ale w każdym razie nikt nie przywiązywał do tego żadnej wagi. I manifestacje właśnie tych osób, które gdzieś tu sobie po stoczni krążą. Polecam wam kiedyś taką samotną taką wycieczkę. Słuchajcie, jest to może dla niektórych niedorzeczne, głupie i w ogóle nie do wyobrażenia, żeby w nocy o godzinie 2, 3 nad ranem, o godzinie 3, o godzinie duchu właśnie, żeby włóczyć się po takich miejscach. To jest proszenie się raz o kłopoty,
a dwa o kłopoty. Także nie ma znaczenia, czy to będą istoty niematerialne, czy ochraniarze tutaj. Zawsze człowiek może po prostu gdzieś tam od kogoś mordę dostać. Taka jest prawda. Jednak wracając do faktów i, znaczy faktów, tych wszystkich legend. Ktoś mi cały czas zarzuca, że zawsze kogoś spotykam, jak to jest, że to jest niemożliwe, że ktoś mi przekazuje swoją wiedzę, te swoje szalone opowieści. A no akurat nie tak się składa, że nie mam żadnych problemów, żadnych kłopotów z nawiązywaniem kontaktów z innymi osobami. Po prostu podchodzę, pytam, ludzie się bardzo szybko otwierają, bardzo szybko nawiązuję kontakt i ktoś też ostatnio powiedział, że próbował kilka razy nawiązać kontakt z innymi osobami, jemu się to nie udało. Po prostu, nie wiem, wzbudzam zaufanie. Być może, że instynktownie osoby, które zaczynają mi opowiadać swoje zdarzenia, swoje przeżycia, wyczuwają we mnie bratnią duszę, że nie wyśmieję, że nie wyszydzę, że nie wydrwię. I dzisiaj dokładnie było to samo. Spotkaliśmy takiego starszego pana, podszedłem, spytałem się, ile lat mieszka tutaj w Gdańsku, czy jest gdańszczaninem. No i zaczął opowiadać, że pracował tu w stoczni, no i że nawet już przed upadkiem muru berlińskiego, przed upadkiem komuny, on zaczął opowiadać właśnie o tym, co tutaj się działo, wspominał o Bolku, o tym, że to była spreparowana postać. No i tak od słowa do słowa przeszliśmy właśnie na tematy II wojny światowej. Zaczął opowiadać o legendach, które słyszał od swojego dziadka podczas budowy, rozbudowy portu gdańskiego. Później jego dziadek budował port w Gdyni. I właśnie historia bałtyckich syren. Też jest bardzo ciekawa. Jednak mnie najbardziej zainteresowały statki, na których mordowano ludzi. I już taka pierwsza opowieść właśnie była, jego dziadek to opowiadał, że w 1936 roku zawinął jakiś panamski statek, no i na jego terenie znaleziono wymordowaną całą załogę. No i oczywiście, że konkurencja, że piraci, no wiadomo, że w tamtych czasach piratów nie było, że po prostu ktoś ich wymordował. Później się okazało, że cała sprawa została zatuszowana. Statek został przejęty przez władze niemieckie, władze portowe i nie ma żadnej wzmianki o tym. Jednak później zaczęły się różne opowieści właśnie dotyczące, no nazwijmy to tak oględnie, wampiryzmu, że historia opisana w jednej z takich książek dotyczących właśnie upiorów Gdańska z 1938 roku, że właśnie załogę wymordował nieumarły. No i jak zacząłem nastawiać uszu, no pan zaczął opowiadać tą historię, zobaczył, że ja się zaciekawiłem, no i zaczęliśmy właśnie opowiadać. I historia II wojny światowej, i tutaj już zaczynają wchodzić opowieści ojca tego człowieka i opowiada właśnie o dziwnym komandzie, które pracowało prawdopodobnie na pływającym obozie koncentracyjnym Bremenhaven. I opowiadał właśnie o nieumarłych więźniach, że oni wyglądali po prostu jak zombie, no dzisiaj byśmy to nazwali, a on mówił, że oni byli po prostu nieumarli. Że Niemcy testowali na nich różnego rodzaju sposoby mordowania, a oni i tak byli nieśmiertelni. No i powiem wam, że 3 godziny z tym człowiekiem spędziłem, no i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym znowuż nie przylazł w to miejsce, żeby poczuć, słuchajcie, ten klimat. Jest coś niesamowitego. Wiem, że to jest nienormalne, bo normalny człowiek w tym momencie sobie śpi, siedzi gdzieś sobie w domciu, ale mnie to po prostu ciągnie. Jutro właśnie kompleks Liza, no jutro, już dzisiaj w sumie, bo tylko stąd wyjdę, wsiadamy w samochód i jedziemy. I właśnie ten taki niepowtarzalny, słuchajcie, dreszczyk emocji. Coś, czego się nie da opisać. Coś, co trzeba po prostu przeżyć. Tu odczuwam. To jest dokładnie to samo, co czuję na Soboniu. Tą taką jakby obecność, jakby ktoś koło mnie cały czas przechodził, jakby tu setki ludzi, setki jakichś postaci gdzieś tutaj wokół mnie krążyły. Słuchajcie, nie czuję strachu. To jest właśnie najciekawsze, że nie czuję strachu, aczkolwiek w tej całej czerni, gdzieś wśród tych wszystkich postaci, które gdzieś tu mnie tak mijają, to są tylko moje odczucia, wyczuwam gdzieś czające się zło. Ale one jest troszeczkę tak jakby ode mnie odizolowane, troszeczkę jakby dalej ode mnie. I właśnie to samo odczuwam, będąc na Soboniu, będąc na Włodarzu, włócząc się właśnie po okolicach Głuszycy. No teraz jak byliśmy w Gierłoży, też coś takiego, słuchajcie. I nie wiem, jak to opisać, nie wiem, jak to przekazać, słuchajcie. Właśnie te odczucie, ten odczuwanie tego czegoś, co jest, nie wiem, niematerialne. No ktoś weźmie mnie za kompletnego świra, no i tak powinno być. A też jakby ktoś mi takie rzeczy opowiadał, powiedziałbym, no kompletne odklejenie, tylko kompletny wariat. No ale no, coś takiego czuję. I właśnie te historie, tak jak powiedziałem na wstępie,
Czym dłużej tu jestem w Gdańsku, czym dłużej rozmawiam z ludźmi, czym więcej się spotykam z ludźmi, czym więcej czasu spędzam właśnie w podziemiach Gdańska, w starych kamienicach, słuchajcie, szczególnie tu, szczególnie właśnie w porcie. Coś mnie tu ciągnie, coś mnie po prostu przyciąga i nie wiem, czuję coś takiego, takie jakby nie tyle zew, tylko jakby obecność Jareckiego. No słuchajcie, nie czułem tego bardzo długo, ale tak jakby ktoś próbował się właśnie ze mną skontaktować. No to jest moje słowa, no nawet ja wypowiadam to i słucham, no totalne brednie i szaleństwo. Facet się naćpał i pierdzieli kocopoły, ale no niestety tak jest. Czuję właśnie coś takiego i nie odczuwam właśnie takiego niepokoju, nie czuję takiego strachu, jednak taka jakaś doza takiej niepewności jest. Wiadomo, że każdy się boi ciemności i tego, co czai się w zakamarkach dookoła. I teraz właśnie znowuż te historie, opowieści z II wojny światowej. Tu, gdzie ja stoję w tym miejscu, podczas ewakuacji, podczas walk, słuchajcie, cały teren był usiany trupami. Tu wszędzie dookoła, słuchajcie, walały się setki, może nawet tysiące ludzkich zwłok. Później pochłonęła je woda. Rozmawiałem z osobami, które były w komandach czyścicieli właśnie po II wojnie światowej, co się robiło z takimi zwłokami, a no nic, rzucało się do kanału i natura robiła po prostu swoje, albo jak odgruzowywali, rzucało się to na ciężarówkę i gdzieś z jakimś gruzem albo na barkę, to się wrzuca przeważnie na barkę i na umocniania wejścia do portu albo w ogóle na nowe fundamenty to się wrzucało i po prostu nikt się tym nie przejmował. I teraz porozmawiać tylko ze wszystkimi osobami. No my jesteśmy narodem takim głęboko wierzącym, wierzymy w pochówek, wierzymy w pogrzeby i teraz właśnie taka profanacja zwłok. No i ta energia, te zabłąkane wszystkie dusze, jak myślicie, gdzie one są? Żyjemy sobie w tym takim świecie bezpiecznym, w takim świecie internetowym, no wszystko wychuchane, wydmuchane, a właśnie wyjście w taki teren, pozbawienie się no po prostu tej takiej otoczki bezpieczeństwa domowego, staniecie sobie tutaj na wysuniętym pirsie, dookoła woda, słuchajcie, i właśnie poczuć to, co dzieje się dookoła. To jest niesamowite, to jest po prostu, no nie wiem, sami musielibyście tego po prostu spróbować. I to jest takie same odczucie mam właśnie, czy tu w Gdańsku, czy tak jak wspomniałem, czy pojadę na Dolny Śląsk, czy teraz jak będziemy w Janowicach Wielkich nocowali, no tam to już jest w ogóle miejsce takie, no tam się bardzo źle czuję, o, tam czuję strach i tam coś mi każe uciekać. Dokładnie to samo mam w zamku Boberstein, w momencie kiedy zaczynam nawet o tym wspominać, będąc tu, słuchajcie, coś takiego jak zawroty głowy, gdzieś od razu jakiś taki niepokój, strach i ciary na plecach. Na samo wspomnienie tylko. A czegoś takiego nie mam na przykład na zamku Grodno. Mogę sobie swobodnie tam nocować i nic się nie dzieje. Znowuż Dolina Pełcznicy i Zamek Książ. Dokładnie ten sam niepokój. A tego niepokoju nie odczuwam znowuż w zamku Czocha. I tak można by było wymieniać bez końca. Jedne miejsca są takie pozytywną energią nasączone, inne znowuż właśnie taką negatywną. I teraz, no dzisiaj tak w zasadzie pożegnanie z Trójmiastem. Na dłuższy czas muszę stąd wyjechać. Właśnie do spotkania na Dolnym Śląsku. No nie tylko, bo jeszcze do tego Gierłosz, MR-u. Także cały sierpień będzie dosyć taki aktywny. No i właśnie jak teraz to wszystko reasumować? Jak właśnie podsumować te wszystkie opowieści dotyczące właśnie tutaj łodzi podwodnej zwanej ORP Orzeł, słuchajcie, w zasadzie jest to niemożliwe. Dwa razy okręt musiałby przepłynąć koło Szlezwika-Holsztajna, który blokował wejście i wyjście do portu. Stała flota niemiecka na redzie, przed wejściem do portu. Także jak polski okręt wojenny pod polską banderą, no w sumie to było wolne miasto Gdańsk, by sobie przeszedł niezauważony, zabrał jakiś ładunek i popłynął sobie dalej. No później kwestia tego właśnie internowania. Jeżeli ładunek miał na pokładzie, tu mówimy o dniach 28 do 30 sierpnia. No jeszcze wojna wtedy nie wybuchła, mógł sobie po prostu pływać, no nie wiem. Nie wiem, w każdym bądź razie te legendy, które zasłyszałem, słuchajcie, przekazuję wam, no ale jednak 1945 rok i te słynne niemieckie dwie łodzie podwodne, które stąd wypłynęły, jedna niby do Argentyny, druga do Japonii, no coś musi w tym być, no w tych bajerach. Słuchajcie, jakieś ziarko prawne na pewno się znajduje i najciekawsze jest to, że te historie nie opowiadają mi tych historii młodzi ludzie, którzy gdzieś tam w internecie mogli sobie tą wiedzę nabyć, tylko to są starsze osoby, po 60, po 70, nawet po 80. I jeszcze raz powtarzam, nawiązać kontakt z takimi osobami nie mam żadnego problemu. Dzisiaj, no po prostu z samego rana jeszcze świt był, taki wschód słońca, poszedłem sobie
na ulicę Długą, bo bardzo lubię właśnie włóczyć się po ulicy Długiej, po Starówce, lubię tam sobie chodzić w okolicach właśnie Żurawia. No uwielbiam po prostu te stare kamieniczki, no wiadomo, odrestaurowane, ale ten duch właśnie tam pozostał. No taki starszy pan z pieskiem sobie stał nad wodą, no i podszedłem po prostu, dzień dobry, od słowa do słowa, zaczęliśmy sobie rozmawiać. No i oczywiście, jak pan długo w Gdańsku mieszka, no od urodzenia, gdańszczanin, no i zapytałem tak bez ogródek, mówi, czy pamięta oblężenie, mówię, Poczty Gdańskiej, bitwę o Westerplatte, mówi, nie, mówi, jest troszeczkę młodszy, mówi, bo urodził się, mówi, zaraz po zakończeniu wojny w 45 roku, mówi, ale jego rodzice, no i starsze rodzeństwo, mówi, oczywiście, mówi, matka, mówi, trzymała jego starszego brata w wózku, stali sobie po drugiej stronie właśnie kanału Westerplatte, naprzeciwko Westerplatte i wiwatowali po prostu jak żołnierze Kriegsmarine, ostrzeliwali po prostu Westerplatte. I on nie ukrywa, że sympatia była po stronie Niemców, gdańszczan. No niestety oni się czuli Niemcami i właśnie opowiadał, jak jego ktoś z rodziny zajął, przejął mieszkanie po Polakach, jak skatowano tych Polaków. Mówi, no całe szczęście, że ich nie zabito. Wygoniono ich po prostu z Gdańska. Także takich historii, słuchajcie, no niechlubnych historii, no niechcianych są dziesiątki, setki, tysiące. I można powiedzieć, że codziennie kogoś spotykam, codziennie z kimś po prostu rozmawiam i teraz kwestia, nagrywać i to puszczać. No w momencie, kiedy ktokolwiek zobaczy kamerę, telefon kierowany w jego stronę w celu nagrywania milknie i przestaje po prostu opowiadać. I takiego człowieka już się traci i na drugi raz nie odpowie nawet dzień dobry. Są to tylko i wyłącznie historie, które są opowiadane tu i teraz i tylko dla nas. I one zostają po prostu w naszej pamięci i naszej wyobraźni. I później właśnie taki Dariusz Kwiecień stara się te opowieści szalone przekazywać wam. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro już na Dolnym Śląsku.